formularze lista wbudowana. Lista wbudowana jest specyficznym polem. W sumie to nie jest pole, bo to jest de facto lista. O, proszę zobaczyć, ona wygląda mniej więcej tak jak ta. Regularna lista z wyszukiwarką. No i teraz co gdybyśmy chcieli taką listę podłączyć sobie pod formularz? Na przykład w to miejsce do kontrahenta. A jak mamy kartotekę kontrahenta, to powiedzmy, że naszym celem jest dołożenie tutaj zakładki, na której będzie można oglądać wszystkie dokumenty danego kontrahenta. No i właśnie w takim celu wykorzystuje się pole o typie lista wbudowana. W porządku, to spróbujmy taką listę dodać. Idziemy sobie do formularzy. Ja trochę tutaj tych zakładek sobie naotwieram, ale miejmy nadzieję, że się nie pogubię. Wchodzę do edycji formularza. No i proszę zobaczyć, to są teraz dwie zakładki, ogólne i OCR. Ogólne OCR, a ja będę chciał pomiędzy nie włożyć jeszcze jedną zakładkę, która będzie się nazywać dokumenty. W porządku, dodajemy zakładkę. Tutaj na tym poziomie nie można dodać nic innego, więc to będzie tak, dokumenty. No, nawet coś tu już było. Testowałem sobie to i nazwa mi się zapamiętała. W porządku. I teraz pod spodem, bo na razie mamy tylko zakładkę. Pod spodem ja muszę dodać kontener, dlatego że pod każdą zakładką musi być kontener, w którym dopiero będziemy ładować szczegółowe pole. Ten kontener nazwiemy dokumenty. A może po prostu tak samo, dokumenty. I dopiero w tym kontenerze, to jest, można powiedzieć, taka troszeczkę nam się robi choinka, no ale nie ma innego wyjścia. Dopiero w tym kontenerze ładujemy coś takiego jak lista. Nie ma znaczenia, jak się ta lista będzie nazywać, dlatego że ja nawet ukryję nazwę tej listy, to znaczy nie będę chciał, żeby ta lista tutaj, jak ona się pojawi, nie będę chciał, żeby ona miała jakieś dodatkowe nagłówki, po prostu od razu lista tego typu będzie pod zakładką, którą, poniżej zakładki, która będzie otwarta. No dobrze, no to w ten sposób. I teraz tak, muszę tą listę wyszukać. Z tego co pamiętam, ta lista się nazywa, ja jeszcze może nie będę chciał listy faktur, tylko taką listę ogólną wszystkich dokumentów. Ta lista nazywa się, nie pamiętam, więc sobie sprawdzę, o, dokumenty. Więc tą listę dokumenty sobie tutaj podrzucimy. No i tutaj jest jeden taki niuans. Są dwie listy dokumenty. Dokumenty i lista zmodyfikowana dokumentów. Najlepiej jest brać tą zmodyfikowaną. To jest po prostu nowsza wersja tej listy. Gdyby się okazało, że ona była modyfikowana, to tamta jest wzorcowa, a ta zmodyfikowana będzie po prostu nowszą wersją, aktualną wersją. Kilka jeszcze ustawień, które jakby nie będzie może innej okazji, więc pokrótce omówię. Po pierwsze, czy lista relacji. Relacja to jest łatwiej będzie otworzyć dokument i pokazać. Relacja, tutaj mamy na przykład, o, dokumenty powiązane, proszę zobaczyć. Relacja to jest jawne wskazanie, że ten dokument ma powiązanie z innym dokumentem. No weźmy jakikolwiek, na przykład, nie wiem, powiążemy go z inną fakturą. Wybierz i zamknij. Więc ja w sposób operator, tak, wskazał powiązanie dokumentu A do B, no jednocześnie stworzy się powiązanie dokumentu B do A. I teraz oznaczenie tego checkboxa tutaj będzie oznaczać, że my właśnie takie relacje chcemy odwzorowywać tą listą. W
tym konkretnym przypadku ja nie chcę tych relacji odwzorowywać, bo ja chcę po prostu pokazać wszystkie dokumenty, nie te, które zaklikam sam, tylko wszystkie dokumenty, które są dokumentami danego kontrahenta, więc nie chcę ich wskazywać. Ja po prostu chcę, żeby system mi je filtrował. Dlatego tego nie zaznaczam. Dodatkowo kilka rzeczy, czy ukryć na przykład panel filtrów. No, gdyby było mało rzeczy na liście, no to ten filtr można by było sobie ukryć. Natomiast ja spodziewam się większej liczby, więc ten filtr sobie zostawię. No i jeszcze kilka spraw związanych z tymi filtrami, ale może na tą chwilę wystarczy. Zapisuję. Kilka rzeczy będę korygował jeszcze za chwilę, dlatego będziemy tutaj wracać. No dobrze, żebym ja to miał widoczne, bo proszę zobaczyć teraz, jak sobie odświeżę, to te informacje są niewidoczne. Nie mam tej zakładki. Co trzeba zrobić? Trzeba w typie dokumentu odnaleźć tego kontrahenta, znaczy ten typ kontrahenta, na którym chcemy aktywować tą zakładkę. Ja sobie zobaczę, tutaj to będzie tak kontrahenci. W ten sposób. O, mam podmiot fizyczny, osoba fizyczna, potencjalny klient. Powiedzmy, że tylko dla podmiotu gospodarczego aktywuję sobie to pole. Znajduję, bla bla bla, dokumenty, proszę bardzo, to jest ta zakładka, którą stworzyłem. Pierwszy checkbox oznacza, czy jest aktywne, widoczne, edycyjne. Ja tak z rozbiegu, z przyzwyczajenia zaznaczam wszystkie trzy, natomiast dla listy ta edycyjność nie ma wielkiego znaczenia, bo my nie chcemy tam nic, nie będziemy tam mogli nic edytować. No ale jak mówię, z przyzwyczajenia już zaznaczyłem. Ok, no to co? Teraz już powinno nam się pojawić. Ok, proszę zobaczyć, jest zakładka, klikam ją. No i teraz będziemy kilka rzeczy korygować. Po pierwsze, co to jest za pusta przestrzeń, tutaj ta biała? Ta przestrzeń to jest wynik tego, że normalnie domyślnym trybem, stylem jest dwukolumnowy, czyli tu będzie etykieta, a tu będzie wartość jakiegoś pola. No to jest dziwne pole, bo bardzo duże, jest listą, ale jakby zachowuje się tak samo, czyli tu będzie nazwa pola, tu będzie wartość pola. Ja sobie ten układ chcę zmienić i dam jednokolumnowy. Proszę zobaczyć, już powinno być lepiej. A druga rzecz, jaką chcę zrobić, no to już jest poważna, no widzę dokumenty wszystkich kontrahentów, a ja chciałem widzieć dokumenty tylko i wyłącznie tego kontrahenta, który jest tutaj edytowany. Żeby to zrobić, muszę tą listę zawęzić. I teraz tak, mogę ją zawęzić do nazwy kontrahenta, ale to by było trochę nierozsądne, bo gdyby się nazwa zmieniła w czasie, no to to filtrowanie mi przestanie działać. Więc najlepiej jest odwołać się do tego ID, czyli tą listę przefiltrować w taki sposób, żeby podać tutaj pod spodem tylko i wyłącznie to ID. I teraz ja mam taki, może tak, gdzie to robimy? Idziemy tutaj do warunków i tu w warunkach jest sekcja ograniczenie zestawu danych. Nie ma innego wyjścia, muszę tu napisać wyrażenie, selecta. Te selekty są z reguły proste, natomiast ja tutaj zrobiłem takiego dosyć wypasionego selekta, bo tam tabela kontrahentów ma swoją specyfikę. Nie będę już może za bardzo się zagłębiał w to, jak ten select działa. Po prostu go przekopiuję, żeby tu mi to sensownie działało. Natomiast mówię, z reguły te selekty są bardzo proste. Ten jest troszeczkę bardziej skomplikowany. W tym momencie muszę do tego selecta podać ID dokumentu, ID obiektu, który jest obecnie edytowany, czyli dokładnie chcę mu podać ID tego kontrahenta, na którym jesteśmy. Więc jak to robię? ID edytowanego obiektu, to będzie to. Czyli ten select dostanie w parametrze ID z formularza i przez to nam przefiltruje odpowiednio te dokumenty, które mają być wyświetlone. No dobrze, zobaczmy.
proszę zobaczyć, w tym momencie mamy tylko Biofructisa, no i wszystkie dokumenty, jakie z tym Biofructisem są związane. Ja jeszcze jedną rzecz tutaj zrobię. Wrócę na chwilkę jeszcze do tych filtrów, które przed chwilką ominęliśmy. Mogę sobie załadować taki dodatkowy panel. Już pokażę, o który panel chodzi. Ten. Czyli tu akurat mam niewiele opcji na tym panelu, ale ten panel można sobie całkiem w sposób zaawansowany rozbudować. Więc ja taki panel chciałbym dodać również na tą listę. I w tym miejscu oznaczam sobie tylko w pikselach, jaki ten panel ma być szeroki. Dajmy 200. Dobrze, i zobaczmy. O, tak to by to wyglądało, że mam od razu możliwość pokliknięcia w dokumenty, dodatkowo sobie jeszcze filtrować dokumenty z bieżącego roku. Akurat tu z bieżącego nie ma, bo to jest środowisko testowe, budować sobie jakieś swoje filtry i tak dalej. No dobrze, to wszystko jeśli chodzi o rodzaj pola lista wbudowana. Bardzo popularne i bardzo często wykorzystywane pole.